Kiedyś grupa włoskich takich profesorów zapytała się mnie, wytłumacz to nam trochę, bo my zupełnie nie rozumiemy, skąd ten wasz Wojtyła ma taką zdolność do rozmawiania z ludźmi. Bo mówimy, tu mamy tam takiego prezydenta socjalistę, on tak z nim gada w ogóle, zupełnie nie widać jak do jego. Tam z Żydami rozmawia, z wszystkim rozmawia. Skąd to, bo to tak trochę nie bardzo rozumiemy. Ja im wtedy zrobiłem taką rzecz. Powiedziałem, słuchajcie, że w kulturze polskiej są pewne wartości niesłychanie ważne, pewnej ludzkości i traktowania ludzi właśnie takiej jako ludzi. I my jesteśmy, mówi, nie róbcie, nie idealizujcie Polaków, bo są straszni grzesznicy, rozmaite, ale w kulturze są te rzeczy. A Wojtyła wziął najlepsze rzeczy z kultury polskiej, gdzie trzeba było szanować i Żyda, i innego, i każdego trzeba było tutaj uszanować. I on to wziął od nas najlepsze rzeczy. I to mi strasznie dziękowali. Powiedzieli, że dało im to klucz do rozumienia w ogóle człowieka, prawda? I to jest bardzo ciekawe, że ci, którzy tak się bliżej potem zastanawiali, no to on był robiony, no właśnie, przez te najlepsze jakieś takie tutaj wartości. Ja zresztą mam taką inną obserwację, o której się też my trochę za mało wiemy, to też przy okazji wam powiem, bo to dla mnie jest chyba coś bardzo ważnego. Jest taki tekst Kongara, fantastyczny tekst Kongara, którym on, Kongar pisał na soborze jak był, każdego wieczoru przychodził i pisał bardzo szczerze notatki o wszystkich, rozpisywał się bardzo krytycznie, kardynała, wszystkich tam strasznie krytycznie rozramiał. To jest dla siebie to wszystko pisał, prawda? Teraz to jest wydane. I tam jest taki fantastyczny tekst jego, Kongara, na który zwróciłem tutaj uwagę, zwróciłem na to uwagę. Nawet z tym wydany, podobno jest następny, jeszcze nie wydany, przygotowują. Mianowicie wieczorem przychodzi i pisze tak. Mamy szalone trudności z tym tekstem o wolności. Bardzo ważny był ten tekst, bo wolność, nie możemy zupełnie wyjść w jednym tam punkcie, nie możemy tam zupełnie wychodzić. I dzisiaj się rewelacja okazała, że nieznany nikomu ten arcybiskup z Krakowa przyszedł i dał nam wszystkim rozwiązanie, które nam rozwiązało w ogóle całą sprawę podsłuchu na Orawie. No, genialny człowiek, skąd on się w ogóle znalazł, ten człowiek? Prawda? Tak to szczerze napisał ten Kongar tam, prawda? I gdzieś potem następnego dnia napisał, to będzie przyszły papież nawet. Tak się przejął. Więc i mówi, to dzięki temu mogliśmy to z tą wolności ruszyć. Ja to zostawiłem, że ten człowiek tu z tej tradycji wolności polskiej wprowadził to przez ten tekst o wolności do drugiego watykańskiego i do chrześcijaństwa, prawda? To bardzo to dla mnie uderzające. Warto o tym może pamiętać, prawda? Że to jest dla mnie taki przykład człowieka, który tak dobrze rozumiał kulturę polską i między innymi jej ten element wolności, który był tak bardzo ważny.